Strugała, Gwardia Wrocław, narożnik czerwony, Owczarek Krzysztof, BKS Gorzów, narożnik niebieski. Króciutkie zabiegi techniczne w wykonaniu sędziego ringowego. Sędzia ringowy nawet takie rzeczy musi i potrafi czasami wykonać dla bezpieczeństwa zawodników, którzy za chwilę stoczą pojedynek w ringu. Narożnik czerwony Strugała Mateusz, Gwardia Wrocław. Niebieski Owczarek Krzysztof, BKS Gorzów. Zawodnik Gwardii Wrocław, odwrotna pozycja. No, wydaje mi się tu już bardzo doświadczony zawodnik. Prawidłowo rozwijający się pod nadzorem swojego taty, Grzegorza Strugały. Również zawodnika Gwardii Wrocław. I myślę, że realizują się marzenia Grzegorza taty i Mateusza syna w nauce i startach sztuki pięściarskiej. Troszeczkę z tyłu Mateusz zadał cios. Te czasy bardzo niebezpieczne, na wysokości nerek. Po prostu sędzia ringowy powinien reagować na takie akcje w wykonaniu zawodników. Ale myślę, że był to całkowity przypadek i Mateusz więcej takiego trafienia nie zada. Mateusz Strugała bardzo piękny, prawy prosty teraz. Przepraszam, lewy, z racji odwrotnej pozycji zawodnika Gwardii Wrocław, który trafił mocno swojego przeciwnika. Jakaś kontuzja wargi chyba u zawodnika. Z klubu BKS Gorzów. Ale myślę, że jest to niedrobna, nie niebezpieczna rzecz. I pan doktor dyżurujący na zawodach zezwala na kontynuowanie boksów przez zawodnika z Gorzowa. W narożniku czerwonym Mateusz Strugała. Jak wspominałem, reprezentujący barwy Gwardii Wrocław. Jego trenerami są jego ojciec Grzegorz Strugała i Mieczysław Massier. Legenda naprawdę dolnośląskiego boksu. W tej chwili trener koordynator
boksu na Dolnym Śląsku. A w ringu druga runda. Bardzo dobra postawa Grzegorza Strugały. A troszeczkę teraz za niski atak barkiem. Ale nienaganne. No kolejny tutaj jakiś taki unik zagrażający przeciwnikowi. Myślę, tutaj Mateusz ma na tyle dobre przygotowanie techniczne, że nie musi uciekać się do jakichś, prawda, niebezpiecznych, nieprzemyślanych akcji, które by narażało jego bezpieczeństwo. Ale gorzowianin Krzysztof Owczarek dzielnie stawia czoła swojemu przeciwnikowi i stara się jak może zadać naprawdę celny i mocny, silny cios. Dobry lewy na dół w wykonaniu Strugały. Coraz więcej poczyna sobie zawodnik z Gorzowa, jednak jeszcze nie do końca jest przekonany co do swojej wartości chyba i tutaj nie może przełamać dobrej postawy Mateusza Strugały, chociaż coraz śmielej chce zaatakować swojego rywala. No może nie w ten sposób, ponieważ jest to faul, przypadkiem jeszcze stracił równowagę. No naprawdę nie rozumiem zachowania sędziego ringowego. No, tutaj absolutnie niepotrzebne było to ostrzeżenie. Mateusz Strugała bardzo czysto boksuje. A te faule, które tam po drodze się zdarzają, są to całkiem przypadkowe faule i naprawdę nie zagrażające, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo jakieś dla przeciwnika. Posada sędziowska następnej walki w rynku Tadeusz Gradzik, na punkty Sławomir Wysocki, Waldemar Porządny, Andrzej Lewandowski, Filip Stefański i Maciej Troje. Ring wolny, starcie trzecie. A przed nami trzecia runda pojedynku. Mateusz Strugała, Gwardia Wrocław, narożnik czerwony. Krzysztof Owczarek, BKS Gorzów, narożnik niebieski. Po dwóch rundach przewaga reprezentanta Gwardii Wrocław, który po prostu demonstruje lepszy kunsz bokserski, lepiej wyszkolony zawodnik technicznie, korzysta z tych wiadomości, które mu przekazał ojciec i prowadzi walkę na punkty. Z reprezentantem klubu BKS Gorzów. Thank you.
Piękne odchylenie, lewy, prawy, prosty, celne ciosy, piękne wbitej płaszczyźnie. Kolejny lewy prosty w wykonaniu Mateusza Strugały. Niemniej jednak reprezentant BKS Gorzów no stara się jak może pozostawić dobre wrażenie. Niemniej jednak trafia go kolejny lewy prosty wyprowadzony przez jego przeciwnika i kolejna lewa. Są tu jakieś, powiedzmy, te uniki w lewo skos, które by były początkiem jakiegoś faulu, ale są to takie, powiedzmy, bardzo błahe sprawy, do których sędzia liczbowy po prostu przywiązuje jakąś uwagę. Koniec pojedynku. Ostatniej walki w kategorii do 56 kg. Narożnik czerwony, Mateusz Strugała, Gwardia Wrocław. Narożnik niebieski, Owczarek Krzysztof, BKS Gorzów. Wymiana zdań w czerwonym narożniku pomiędzy synem a tatą. Na pewno uwagi, to zrobiłeś dobrze, to zrobiłeś źle. A przed nami ogłoszenie werdyktu sędziowskiego. 56 kg. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Mateusz Strugała, Gwardia Wrocław. I oczywiście jednogłośnie zwycięstwo Mateusz Strugała. I jest ósmym ćwierćfinalistą kategorii do 56 kg. Walki te odbędą się jutro w serii dopołudniowej. Narożnik niebieski, kategoria wagowa 64 kg.